A tymczasem bardzo proszę zaproszonych gości. Panie burmistrzu, oddaję panu głos. Szanowni państwo, jestem niezmiernie szczęśliwy i dumny z tego, że mam okazję w tak niezwykłym roku spotkać się z państwem tu na Skawińskim Rynku i przekazać sobie te najszczersze życzenia. Rok 2018 to rok stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości i w tym roku w sposób szczególny staramy się naszych przodków, którzy walczyli o Polskę, wspominać i czcić. I w związku z tym, szanowni państwo, chciałbym złożyć państwu życzenia świąteczne z głębi serca płynące, ponieważ chciałbym życzyć państwu, by te święta, święta Bożego Narodzenia, były świętami dla was obfitymi, szczęśliwymi, ale przede wszystkim rodzinnymi. Byście we wspólnocie rodziny potrafili znaleźć miłość i szczęście. Niech ten 2019 rok, który za kilka dni nastąpi, również będzie dla nas rokiem pełnym obfitości, wzajemnej miłości i szacunku. Wszystkiego dobrego, niech się darzy. Bardzo dziękujemy za te ciepłe życzenia. Pani Ewa Masłowska, przewodnicząca Rady Miejskiej w Skawinie. Szanowni państwo, na początku chciałabym powtórzyć za księdzem i za Franciszkiem Karpińskim słowa kolędy. Podnieś rękę, Boże Dziecię, błogosław ojczyznę miłą, w dobrych radach, w dobrym bycie, wspieraj jej siłę swą siłą. Co prawda słowa te powstawały, gdy nasza ojczyzna chyliła się ku upadkowi. Dzisiaj, w tym roku, pięknie świętowaliśmy stulecie odzyskania niepodległości. Mamy inną rzeczywistość, jesteśmy u siebie, ale te słowa niezwykle dalej są aktualne. Chciałabym właśnie państwu życzyć błogosławionych świąt i błogosławionego nowego 2019 roku. Niech będzie to czas wytchnienia od zgiełku codzienności, spotkań w gronie rodziny, przyjaciół. Niech to będą piękne, nasze tradycyjne, polskie święta. Pełne radości, pełne wytchnienia, skupienia na tym, co najważniejsze. Na tym, co najważniejsze dla nas, na rodzinie, na przyjaciołach. I aby to był czas, który będzie procentował na cały następny 2019 rok. Życzę nam wszystkim i państwu, abyśmy w takim nastroju weszli w nowy rok i aby to był rok dobry dla nas i dla naszej gminy. Mogę państwa zapewnić, że nowa Rada Miejska, której mam zaszczyt przewodniczyć, jest niezwykle zmotywowana. Wszyscy radni, którzy dopiero co podjęli swoje mandaty, są bardzo, bardzo aktywni, są bardzo zaktywizowani. Myślę, że jest to dobry prognostyk na następny rok. Mogę zapewnić, że będziemy zapewne pracować bardzo, bardzo ciężko. Natomiast oczywiście te kompromisy, które będziemy wypracowywać, chciałabym bardzo, aby były dobre dla wszystkich nas i dla państwa. Wszystkiego dobrego jeszcze raz. Pięknych świąt i szczęśliwego nowego roku. Bardzo dziękujemy. Pan Piotr Ćwik, wojewoda małopolski. Szanowni państwo, bardzo cieszę się z tego, że w naszym mieście, w naszej gminie Skawina także czynimy zadość tej tradycji spotykania się i bycia we wspólnocie, kiedy możemy składać sobie wzajemnie życzenia jeszcze na tydzień przed Wigilią, ale już wchodząc w tą atmosferę Świąt Bożego Narodzenia. Pragnę przy tej okazji wszystkim państwu przekazać najlepsze życzenia na ten czas świąt i nowego roku. Niech to będzie dobry, radosny, spędzony w gronie rodzinnym czas Świąt Bożego Narodzenia, ale także życzę dobrego, nowego 2019 roku. Niech on przyniesie dużo dobra dla nas wszystkich, dla wszystkich mieszkańców miasta i gminy Skawina. Pozwolę sobie do tych życzeń dodać także słowa do pana burmistrza i do Rady Miejskiej, ponieważ mamy nowe władze w gminie Skawina po wyborach samorządowych.
Życzę więc, aby podejmowane decyzje były decyzjami, które będą trafne, celowe i skuteczne w tym, aby nasza gmina się coraz bardziej rozwijała. I niech będą takimi decyzjami, które również wiele dobra przyniosą wszystkim nam, mieszkańcom miasta i gminy Skawina. Wszystkim Państwu radosnego oczekiwania na święta, radosnych świąt, dobrego roku 2019. Szczęść Boże. Bardzo dziękujemy. Pan Arkadiusz Brzoszczyk, wicestarosta powiatu krakowskiego. Szanowni Państwo, pragnę na wstępie zadeklarować dobrą współpracę władz powiatu krakowskiego z nowymi władzami miasta i gminy Skawina. Ta współpraca w poprzedniej kadencji układała się bardzo dobrze i owoce tej współpracy myślę, że wielu mieszkańców miasta i gminy Skawina odczuło. Następna kadencja, ta kadencja równie dobrze się rozpoczyna i tą współpracę, dobrą współpracę pragnę zadeklarować. Na nadchodzące święta życzę Państwu w imieniu władz powiatu krakowskiego, moich kolegów radnych z ziemi skawińskiej, najserdeczniejsze życzenia. Niech Boża Dziecina błogosławi wszystkim Państwu, Waszym rodzinom, Waszym bliskim. Niech w Waszych sercach będzie światło i pokój i dobroć, którą będziemy się mogli dzielić z naszymi bliskimi, ale też i ze wszystkimi nawzajem. W nowym 2019 roku niech się spełnią marzenia, niech się realizują jak najwięcej sukcesów i wszystkiego, co najlepsze, niech będzie Państwa udziałem i Waszych rodzin. Szczęśliwego nowego roku. Szczęść Boże. Bardzo dziękujemy za te życzenia.